Witajcie, witajcie moi drodzy na dzisiejszym live. My dalej w podróży. Dzisiaj po prostu Rumunię tutaj obalamy. Byliśmy w pięknych górach transfurgarskich. Powiem tak, coś cudownego. Polecam, jeszcze raz polecam. Ja też. Chłopaki może nie do końca jakoś tam zainteresowani byli dzisiaj zwiedzaniem strasznym, ale to co zabraliśmy dzisiaj do swoich głów, do swoich po prostu... serca. Do swoich serc i przede wszystkim to, co zostanie na zawsze w naszej pamięci. To jest coś wspaniałego, coś pięknego. Polecamy. A dzisiejszy temat w programie MLM bez tajemnic. Pytanie do Ciebie. Czy patrząc na swój profil na Facebooku, chciałbyś współpracować z taką osobą? Dlaczego ten temat? Ponieważ wiele ludzi chciało mieć rezultaty, ale patrząc na profil, to po prostu... osoba tam jak wejdzie, no to po prostu nigdy więcej nie powróci. Postanowiłem, że takie wideo zrobię dokładnie instruktażowe i pewnie będzie to jutro live albo tak jak mówię wideo przygotowałem, bo nie mam pojęcia, czy będę miał dalszy dostęp do internetu. Tak jak mówię, korzystam teraz, jestem na stacji benzynowej, zatankowaliśmy auto, bo tak jak mówię, no już parę tysięcy zrobione w ostatnich dniach. Podróżujemy, po prostu zwiedzamy świat. I teraz zobacz, przykładowo, jeżeli Ty chcesz dzisiaj pozyskiwać partnerów do swojego biznesu, do biznesu marketingu sieciowego, to musisz, jeżeli chcesz oczywiście działać przy użyciu social mediów, bo to jest mega ważne, jeżeli chcesz działać przy użyciu social mediów, musisz zadbać o swój profil. Jeżeli na tym profilu jest monotonia, jeżeli na tym profilu po prostu Twoje posty pojawiają się raz na, nie wiem, 2-3 tygodnie, to zapomnij o tym, aby pojawili się po prostu u Ciebie nowi biznes partnerzy, którzy przykładowo zapytają Ciebie, co Ty robisz, czym się zajmujesz. Przede wszystkim pokazuj wartości na tym profilu. Dawaj ludziom wartość. To jest najważniejszy element. Dzielić się wartością. Dzielenie się wartością. O, jakiś insekt mi tu wleciał. Może go wypuścimy, żeby mnie nie pokąsał. Także moi drodzy, trzeba dawać ludziom wartość. Jaka ta wartość? Przede wszystkim posty, o, znowu otworzymy okno, to będzie szumiało strasznie. Posty, które przede wszystkim wnoszą wartość w ludzkie życie. Jeżeli dziś znalazłeś jakieś rozwiązanie na swój, gdzieś tam wyzwanie swoje, podziel się z tym ludźmi. Zaangażuj ludzi w coś, nie wiem, zapytaj o to czy tamto. Przykładowo chcesz zmienić telefon, zapytaj jaki według Twoich obserwatorów będzie najlepszy telefon i postuj systematycznie, przynajmniej to jest minimum 4 razy w tygodniu, to jest minimum minimalne. W jutrzejszym live lub tak jak mówię wideo, jeżeli będę miał możliwość, zrobię live'a w tym temacie, jeżeli nie, dam wideo, które nagrałem przedwczoraj nagrałem profesjonalne wideo, więc z pewnością będzie to lepsze niż live, będzie to pełen po prostu kondensat, jak poprowadzić profil facebookowy, który będzie przyciągał ludzi. Bo pamiętaj, że uwaga, pieniądze są tam, gdzie jest skupiona uwaga ludzi. Jeżeli Ty nie dajesz wartości, jeżeli Ty nie dajesz czegoś, z czego ludzie mogą skorzystać, to ludzie będą od Ciebie uciekać. I to jest normalna rzecz. Dzisiaj ludzie naprawdę mają przesyt w social mediach. Jest wszystkiego naprawdę ogrom, różnych projektów. I to co najważniejsze, nie rób czegoś takiego jak robią po prostu, jak to powiem, amatorzy, że wrzucają ogłoszenia na grupy. Oczywiście będą się zgłaszać do Ciebie osoby, z tego profilu, z tego ogłoszeń na grupach, ale czy to będą wartościowe osoby? Jeżeli robisz to i nie masz rezultatów, to przestań to robić. Zadbaj o swój profil prywatny. Zacznij dawać tam wartości, dziel się wartościowymi rzeczami, bo tylko to doprowadzi Ciebie do odniesienia sukcesu w network marketingu. Także moi drodzy, pozdrawiam Was, ja lecę dalej, bo musimy na czas dojechać w pewne miejsce. Rób wszystko, aby Twój profil przyciągał ludzi i to co najważniejsze w tym wszystkim, to po prostu przyjrzyj się swojemu profilowi dzisiaj. Czy ten profil wygląda tak, jakbyś chciał po prostu z taką osobą współpracować. Jeżeli nie wygląda on na przyciągający w Twoim oku, to nie oczekuj po prostu cudownych rezultatów, bo takie rezultaty się nie pojawią z prostego powodu, że
jeżeli osoba przychodzi na profil i pamiętaj, że pierwsze wrażenie, dobre wrażenie możesz zrobić tylko raz, jeżeli po prostu osoba odwiedzająca twój profil nie zachwyci się czymś, nie przyciągnie coś jej uwagi, a tych elementów jest sporo. Także to jest po prostu, tak jak mówię, temat na jedno takie 15-20-minutowe szkolenie i to zrobię jutro bądź pojutrze, tak jak mówię, wszystko w zależności od tego, jakie będę miał internety. Także przyjrzyj się dzisiaj swojemu profilowi, czy ten profil wygląda tak, czy na nim jest taka osoba, z którą chciałbyś podjąć współpracę. Pokieruj się tym, kiedy ty szukałeś osoby, z którą chcesz współpracować, to czym się kierowałeś, co dla ciebie było ważne na tym profilu u tej osoby. I zacznij robić takie rzeczy, które będą przyciągać uwagę innych ludzi. Bo to jest mega ważny element całej układanki, bo jeżeli po prostu ty nie zaciekawisz ludzi swoim profilem, to zapomnij, że oni będą chcieli z tobą współpracować. Także pozdrawiam cię, miej cudowny wieczór i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach, bye, bye. W których będę dawał ci kolejne tipy, porady. Powiem tak, doświadczonego marketingowca, który ma rezultaty, który pomaga ludziom i chce również, aby twoje rezultaty były cudowne w branży marketingu sieciowego, ponieważ to jest dla mnie bynajmniej jedna z najcudowniejszych branż, która daje prawdziwą wolność i tą wolność może osiągnąć każdy. Każdy, kto zacznie robić właściwe rzeczy we właściwym czasie i we właściwy sposób. Trzy razy właściwe. Właściwe rzeczy we właściwym czasie i we właściwy sposób. Pozdrawiam cię, z tym ciebie dzisiaj zostawiam. Zajrzyj na swój profil i daj sobie odpowiedź, czy jesteś taką osobą, z którą chciałbyś po prostu podjąć współpracę. Do zobaczenia. Ciao.